jesteśmy przed Bożym tronem. Wszędzie tam, gdzie jesteś, możesz wznieść swój wzrok, swój głos, bo On jest wszędzie i Cię słyszy. Nawet jeśli jesteś w miejscu, w którym nie chciałbyś być, bo może upadłeś i żałujesz. Może jesteś w miejscu, które nie do końca Ci pasuje, bo jakoś poukładało się nie tak, jakbyś chciał. Ale On jest. On się troszczy. On jest Twoją siłą. On jest Twoim pocieszeniem. On jest blisko. I czasami wydaje nam się, że Go nie ma. Wydaje nam się, że nas nie słyszy. I może pojawić się w naszym sercu taka postawa, aby się nie modlić, aby nie przyjść, aby się gdzieś schować, aby uciec. Ale to jest najgorsza rzecz, jaką można zrobić. Schować się w swojej skorupie, ponieważ On jest naszym Ojcem. On nas tak bardzo kocha, jak my swoje dzieci, a nawet bardziej. I chce nam przybliżyć swoje królestwo, abyśmy mogli być w Jego w królestwie właśnie. Żebyśmy nie patrzyli na to, co dzieje się na ziemi, ale żebyśmy patrzyli na tą duchową rzeczywistość, abyśmy wiedzieli, że mamy za sobą Boga. I kiedy byliśmy bez Boga, to wtedy było nam trudniej, bo do nikogo nie mogliśmy zawołać. Ale teraz możemy. Możemy przychodzić z naszymi smutkami, z naszymi radościami, z naszymi zwątpieniami, z naszym strachem. Bo jesteśmy ludźmi i te wszystkie uczucia są w nas, ale tylko dzięki Jego Duchowi, dzięki Jego sile, dzięki Jego Słowu, dzięki Jego obecności jesteśmy gotowi, aby zwyciężyć nad tymi wszystkimi słabościami, które czasami nas dopadają. Drogi Kościele, bądź Ty, który słuchasz przez transmisję, podnieś swoje oczy w stronę nieba. Otwórz swoje usta i wylej przed Nim swoje serce. Ale przede wszystkim oddaj Mu chwałę za to, że On jest ten sam. On się nigdy nie zmienia. On jest naszą skałą. I chociaż my przechodzimy różne stany emocjonalne, to On się nie zmienia. I On zawsze jest blisko nas. A czasami nawet, kiedy nie mamy siły już iść, to On niesie nas na rękach. I Jemu chwała, bo On jest naszą siłą, naszą mocą, naszym życiem wszystkim. I naszą nadzieją.